Temperatura daje się nam we znaki najlepiej. Taki czas spędza się nad wodą. Niestety dwa wodne place zabaw i kąpielisko w Katowicach zostały właśnie zamknięte. Wszystkiemu winna bakteria. Baseny mają zostać zdezynfekowane. Magda Sincewicz. Basen przy Rolnej, wodne place zabaw przy ulicy Biedronek i Pułaskiego. Z tych trzech miejsc nie będzie można korzystać w najbliższym czasie. W wodzie została wykryta groźna bakteria. Pojawiła się niespodziewanie i spowodowała, że ci, którzy chcieli ochłodzić się w upalne dni, będą musieli chwilę poczekać. Katowicki sanepid bada próbki, wyniki powinny być znane w ciągu najbliższych kilku dni. Zarządca basenów podjął natychmiastowe działania. Otrzymaliśmy informację taką nieoficjalną, że w próbkach wody pobranej z trzech naszych obiektów, basen Rolna i dwa wodne place zabaw, niestety pojawiła się bakteria, która w tej wodzie nie powinna się znaleźć. No i pomimo, że informacja jeszcze nie była oficjalna, w interesie mieszkańców podjęliśmy oczywiście decyzję o tym, żeby te obiekty zamknąć i rozpocząć procedurę czyszczenia obiektów, czyszczenia całej aparatury, dezynfekcji, używania środków, których zazwyczaj nie używamy w sytuacji, kiedy mamy na obiekcie klientów. No i rozpoczęło się to wszystko dzisiaj rano i mam nadzieję, że wyniki badań wody, które zlecimy po przeprowadzeniu tych czynności, będą pozwalały otworzyć te obiekty. Czekają na to najmłodsi, którzy przyzwyczaili się do swoich ulubionych miejsc na terenie miasta. Dzisiaj większość z nich była zaskoczona, że nie mogą korzystać z wodnych placów zabaw. Córka poprosiła mnie, bo ma zajęcia jeszcze w przedszkolu z logopedii. Mówi, mamo, zajmij się nimi, tu jest bardzo fajne miejsce, a niestety. No nic, będziemy się musieli tam przenieść i poczekać. Jest to konieczne, bo bakteria ta, pałeczka ropy błękitnej, choć często spotykana w środowisku, jest dosyć zagadkowa i niebezpieczna dla osób o obniżonej odporności. Dlaczego, się pytam, jak taki fajny plac jest zrobiony i wydaje mi się, że powinien dbać o higienę, prawda? Także no nie wiem, jestem zaskoczona, a wnuk na pewno też, bo chciał tutaj przyjść, no i co teraz? Wiele zależy od nas samych. Musimy pamiętać, że jeśli korzystamy z tego typu obiektów, to nie możemy do nich wchodzić, jeśli mamy jakieś rany. To one mogą być źródłem zanieczyszczeń. Bakterie te dostają się do wody tutaj w związku z tym, że my z niej korzystamy. Czyli wchodzą do wody razem z kąpiącymi się. Później, jeżeli tutaj mają odpowiednie warunki, no to mogą się w tej wodzie namnażać. Jeżeli chodzi o takie zagrożenia, no to podstawową rzeczą na pewno tutaj jakieś problemy skórne, zapalenie ucha, zapalenie dróg moczowych. No tego typu problemy na pewno mogą być związane z kontaktem z tą bakterią. Póki nie uda się jej usunąć z zamkniętych obiektów, mieszkańcy mają do wyboru sześć innych lokalizacji. Skąpieli skorzystają na basenie Bugla i przy ulicy Gliwickiej, dwóch wodnych placów zabaw na osiedlu Tysiąclecia i przy ulicy Gliwickiej oraz na dwóch zbiornikach otwartych, na Dolinie Trzech Stawów i Stawie Morawa.